Hej. Hejka. Dobrze widzicie? Nie regulujcie swoich odbiorników. Wróciła wasza ulubiona para polskiego YouTube'a. To nasz wielki powrót na kanał po przerwie. Jak mogliście zobaczyć na poście, który wrzuciliśmy na kartę społeczność, wzięliśmy ślub, także trochę nas tutaj nie było, ale wracamy. No i od razu wracamy z takim filmem wyjazdowym, ponieważ właśnie wyruszyliśmy z domu jakieś, nie wiem, pół godziny temu. Opuściliśmy Warszawę i jedziemy na długi weekend na 15 sierpnia. Niestety właśnie ze względu na ślub w tym roku z urlopem trochę krucho, bo trochę się go rozeszło na inne sprawy. Trochę. Więc wykorzystujemy długi weekend. Znaczy no urlop też będzie jeszcze na szczęście przed nami, aczkolwiek teraz pierwszy właśnie jest długi weekend, więc jedziemy. Jedziemy w województwo świętokrzyskie, okolice Buzka Zdrój, taki jest plan. Natomiast no, nie zżywajcie się z tym, ponieważ jedziemy na spontanie, bez planu, bez rezerwacji żadnej. Jedziemy camper SUV-em, także ostatecznie gdzie wylądujemy, to wam pokażemy. Natomiast taki jest, no, taki jest zarys i tam chcemy jechać. Powinna być cisza, spokój, więc no, nie mogę się doczekać. Tak, wzięliśmy rowery, chcemy sobie trochę tam pojeździć po tamtejszych drogach. Słuchajcie, dotarliśmy na miejsce, które wstępnie wyznaczyliśmy sobie na pierwszy nocleg i jedziemy takimi wertepami. Już wcześniej widzieliśmy takie dwie miejscówki, które w sumie by się nadawały teraz na przespanie się, bo i tak jest ciemno, więc tylko żeby się przespać rano, ewentualnie można się gdzieś przenieść, jeśli byłoby nie tak. Natomiast jutro i tak planujemy jechać na rowery, więc no zobaczymy, gdzie ostatecznie się rozbijemy. Jedziemy jeszcze na dół sprawdzić właśnie, jak będzie tam, w razie czego wrócimy na górę na tą poprzednią miejscówkę. Póki co nikogo tu nie ma. My już się zaparkowaliśmy w nasze docelowe miejsce. Właśnie udało nam się zabić komara, który tak głośno bzyczał, że nie mogliśmy nagrać, bo nam zakłócał. Nie chcą się w ogóle zabić. I potem dziwić się, że tam milion tych komarów popadało. I przyjechaliśmy tutaj jakiś czas temu, nie wiem, z 15 minut, 20? No tak, poszliśmy się przejść z psem. I wybadaliśmy przy okazji te miejscówki, właśnie idąc. No i Czakuś zaprowadził, bo tak krążył i zaprowadził nas w jedno miejsce. No i stwierdziliśmy, że niech to będzie tutaj. Postawimy się na dzisiejszą noc, tak. Bo i tak jest ciemno, nic prawie nie widzimy. Zatem pies zadecydował. Tak, a rano jak się budzimy i ogarniemy i będzie widno, to sobie tutaj obadamy i zobaczymy po prostu, czy jest jakaś fajniejsza miejscówka. Więc teraz czas na herbatkę, póki tak. Siedzimy i jest ciepło i... Tak. Przyszłaj mi. Gorąca herbatka. Tak. Póki jeszcze no, są warunki, bo zaraz idziemy szykować sobie platformę do spania i wszystkie rzeczy tu przerzucimy, więc nie będzie jak usiąść. Także i kolejne komary latają, więc jak widać jest tu niestety dużo komarów. Mm. No ale będziemy musieli uskutecznić jakąś truciznę na komary. Ale na spacerze nie było ich czuć. No właśnie, ale tak... dziwne, bo tak tu by wpadało, a na przykład w Warszawie chyba nie ma w ogóle komarów, przynajmniej w mieszkaniu nie było. No, jakoś nie wylatywały. No to widocznie tutaj są. No dobra, no to pijemy herbatkę i będziemy się szykować do spanka. No, raczej widzimy się już jutro. Albo jeszcze na platformie tradycyjnie wieczorem. Może tak w ramach pożegnania, ale zobaczymy. Witamy was o poranku. Przed nami kemping. Widać po drugiej stronie tego jeziora. My idziemy na spacer z Czoko. Niedawno dopiero wstaliśmy, więc zaraz wam pokażemy więcej. No ale wstępnie taki mamy widok. Hej! Hejka! Jednak odzywamy się dopiero kolejnego dnia rano. Wczoraj wieczorem mówiliśmy, że może nagramy coś jeszcze z camper SUV-a, no ale już jest kolejny dzień. Tak, to była nasza taka pierwsza noc poślubna w camper SUV-ie. No ale byliśmy tak zmęczeni, że w sumie nic nie robiliśmy, tylko położyliśmy się i od razu zasnęliśmy. A co ty chciałaś robić? Tak jak powiedziałam, już jest kolejny dzień. Jesteśmy już naszykowani do wycieczki rowerowej. Co zrobiliśmy dzisiaj? Byliśmy na spacerze z psem, to wam chyba kawałek pokazaliśmy. No takie organizacyjne sprawy. No tak jak Ula wspomniała, jesteśmy gotowi do wycieczki rowerowej, więc trzeba było przygotować rowery, przyczepkę. No ogólnie cały ten obrządek ogarnąć. Tak, no Tomek, i samego siebie też. Tomek naszykował właśnie rowery i przyczepkę. Ja zrobiłam coś tam do zjedzenia w międzyczasie, ale dzisiaj takie trochę polowe warunki, bo nawet nie wyjmowaliśmy stolika czy krzeseł, bo no chcemy po prostu dzisiaj pojechać na tą wycieczkę, stąd ruszyć, a potem po południu przejechać sobie na jakąś inną miejscówkę, taką może bardziej właśnie do biwakowania.
bo ta jest spoko na taką spokojną noc, ale no nie jest jakoś super pięknie, czy tak... No nie mów, tak jest bardzo ładnie tutaj obok ten klif, jak będzie po południu, wszystko się ładnie oświetli. Dla mnie to bardziej ułożenie terenu jest takie, no niewygodne, bo... No a to mi chodzi, że no nie ma... Jest też dużo takich wysokich traw po prostu i niewygodnie się dosyć chodzi, ciągle coś tam no po nogach dotyka. Ja miałam już wczoraj wieczorem wrażenie, że coś na mnie wskakuje ciągle, a to po prostu te trawy. No ale jest spoko, no mówię, jak na spokojną noc, takie sobie po robieniu takich organizacyjnych rzeczy, no to jest okej. Okay. Natomiast jakby tak właśnie chcieć rozłożyć sobie kocyk czy krzesła, no to też przydałoby się chyba kawałek cienia w sumie, nie? Bo dzisiaj się zaczęły takie upały. No ale akurat na długi weekend robiła się super pogoda, także nie narzekamy. No i zbieramy się i będziemy zaraz wyruszać. Tak, a ja wspomniałem o tym ukształtowaniu terenu, bo tu jest pełno takich pagórków i ciężko o taką równą płaszczyznę. O ile, nie wiem, byśmy mieli jakieś podesty lub takie najazdy, no to wtedy byśmy mogli sobie wyrównać tą przestrzeń do spania. A tak, no, trochę trudniej jest. Ale się udało nam w miarę dobrze zaparkować. Tak, akurat było takie w miarę, no, miejsce, gdzie samochód stoi. Nie odczuwałam tego w nocy, żeby coś tam nam spadało, w sensie, żeby głowy były za bardzo pochylone albo coś. Bo też trochę Nissan dzięki platformie z tyłu przysiadł, no to się trochę wyrównało. No więc było okej. Okay. No i jedziemy na podbój województwa świętokrzyskiego, a raczej jak gdzieś przeczytaliśmy, czy tam usłyszeliśmy Świetnokrzyskiego, bo podobno jest tutaj bardzo ładnie. Ale i wielkie coś na tatu. Tak, jakieś wielkie. Ja bym się zaraz tak rzucał, to oznacza, że mnie atakuje. No, tutaj ogólnie jest sporo owadów. No i gdzieś właśnie przeczytaliśmy, że to jest województwo Świetnokrzyskie, że jest tutaj bardzo ładnie, jest niedoceniane. Także jedziemy zobaczyć. Zaplanowaliśmy sobie taką trasę rowerową. Albo będzie miała około 50 km, albo jeśli ją rozbudujemy, to 70 mniej więcej. Gdzieś chyba pies idzie, bo słyszałem nie, takie depcenie. Nie, on sobie grzecznie leży, tak? Ale wielki owad. Uratowałaś nas. Chyba udało się go tak pozbyć. No i co? Zrobimy sobie tą traskę, zobaczymy właśnie w zależności od naszych sił, od samopoczucia, jak będzie, czy sobie zrobimy tą krótszą wersję, czy dłuższą. Ja myślę, żeby ją wydłużyć o te 10 km w jedną stronę, ponieważ dojedziemy do Błyskozdroju, a tam, no może na jakieś lody się załapiemy, coś do jedzenia. Albo no tak właśnie będzie jakiś obiad, czy obiad do kolacji, w sumie nie wiem, jak nam to wyjdzie. Bo tak będziemy musieli wrócić tutaj do samochodu, zapakować wszystko, ruszyć i dopiero najwyżej zjeść. Ochłodzić się, więc no trochę więcej czasu po prostu będziemy potrzebować, a tak może na rowerkach raz, dwa to ogarniemy. W sumie dzisiaj mamy tak naprawdę cały dzień na tą przejażdżkę, no bo nie mamy innych planów, to jest nasz główny cel na dzisiaj, to właśnie ta przejażdżka, więc jak będziemy jechać takim... Drugi, jeszcze jest drugi cel, przenieść się na nowe miejsce, znaleźć naprawdę konkretne, żeby już potem następnego dnia nic takiego nie szukać i się rozbić po prostu. No tak, ale bardziej chodzi mi o to, że nie musimy się tak jakby, że no jak wyruszamy na przykład po pracy gdzieś tam od nas, no to musimy w miarę się streszać, bo zaraz się robi ciemno. A tutaj możemy takim spokojniejszym tempem, więc może będziemy robić trochę częstsze odpoczynki, to po prostu uda nam się też dłużej przejechać. Mm-hmm. Więc no my zbieramy ostatnie rzeczy, ruszamy, no i pewnie z trasy pokażemy wam jakieś ciekawe widoki. Mamy nadzieję, że takie będą. To do zobaczenia. No pa. Tutaj trochę bardziej kameralnie, co nie? Zaraz w prawo, jeśli się da. Ula, takie sklepy obuwoźne właśnie kojarzyłem za dzieciaka. No, w Warszawie się tego nie doświadczy. Ja nie znam czegoś takiego. Jedynie może taki tam pomnik czyjś, ale no, nie kojarzę takich pojazdów. No ale właśnie ja tą melodyjkę z lodami to kojarzę. Może jakbyśmy mali to jeździło do Warszawy. Nie wiem, ja nie kojarzę, żeby to w Warszawie. Ja kojarzę taką... A może to z jakichś filmów? Już nie wiem. Może z filmów? Może tak, ale żeby mleko, pieczywo czy jajka tak jeździły, no to raczej chyba nie. Przynajmniej za moich czasów już tego nie było. A jeśli chodzi o rower elektryczny, no to ja muszę jechać na biegu jednym, znaczy jeden z przodu, z tyłu może z 3-4. Mam 15 na godzinę i 66 stopni. Podchodziło pod 80 maksymalnie. I to jest w miarę wolny nawój. Tak jak wspominałem kiedyś, 8 na 8. Chciałem wziąć 7 na 9, ale nie było dostępnych. No więc wziąłem 8 na 8.
ale widzę, że 7 na 9 by się lepiej sprawował. No ale nie jest źle. Jaki widoczek przed nami się ukazuje. Trzeba powiedzieć, że się wyłonił widoczek. No a teraz jak mamy zjazd, to trzymam minimalnie na hamulcu i kręcę pedałami. Wtedy silnik nie dostaje prądu. Ja szybciej nie potrzebuję jechać, więc się po prostu studzi. Zobaczcie, tutaj natrafiliśmy na taką tabliczkę. Teren zabytkowy, korzystanie wyłącznie w ruchu pieszym. No i zostawiliśmy rowery. Jak tylko zobaczyliśmy tabliczkę, to od razu z nich zsiedliśmy. I idziemy tutaj na górę tym szlakiem, na grodzisko Stradów. Tam podobno ma być ładny widok. Ogólnie jest chyba jakieś 1000 stopni. Jest gorąco i idziemy. Zobaczcie, ile pszczół. No i jesteśmy przy tym grodzisku. Stamtąd przyszliśmy, gdzie Ula stoi. A tutaj jest takie alternatywne wejście na górę. Tam troszkę wcześniej też było jakieś wejście, ale była grupka rozbitych osób. Ja bym chyba jednak wróciła do tamtego. Bo taką pionową to ciężko ci podejść. No to idziemy z powrotem. No dobra, jesteśmy w tym ładnym punkcie widokowym. Bardzo fajnie tutaj widać drogę, którą będziemy jechać i którą przyjechaliśmy z drugiej strony. No i tu sobie chwilkę odpoczniemy. Potem wejdziemy jeszcze pod ten krzyż i będziemy wracać do rowerków. Jak widzicie, nasz pies znalazł sobie idealny dołek, żeby zrobić sobie legowisko. Zakamuflował się nieźle wśród tej suchej trawy. Także no, poradził sobie w tych warunkach. No i doszliśmy już do tego krzyża. Tutaj możecie go zobaczyć za nami. O, jest. Widzicie go? Widoki są ładne. I zaraz lecimy na dół już do rowerów, bo na rowerze się nie czuje tak tego upału, a jak się stoi, to po prostu jest mega gorąco. No także... jest olbrzymia różnica. Czasami nawet jest tak chłodno. Tak, no, w cieniu to ja miałam gęsią skórkę, a tutaj w słońcu jak się stoi, to bardzo gorąco. No ale dobre, szybkie podziwienie widoków i lecimy dalej. No tak, szkoda, że tutaj nie ma żadnego drzewa, no bo jednak no, fajnie by było tak odetchnąć no, pod nim. Sobie właśnie usiąść, popatrzeć na widoki, ale no, nie przy tej temperaturze. Mm. No i ostatnie wzniesienie, teraz moja kolej i jesteśmy już prawie przy rowerach. No dobra, Ula, to który bierzemy? Jak to my? Znowu pod zakaz wjazdu musimy jechać. O co tutaj chodzi? Liczmy, że da się przejechać. Tutaj jest źródło rzeki, Stradomki. Teren zabytkowy wyłącznie w ruchu pieszym. Zaraz będziemy jechać pomiędzy tymi pagóreczkami, które widzieliśmy z góry. A i zapomniałem dodać, że ja na swoim rowerze jadę ciągle na zbitej mocy sterownika na o 50%. I to jest optymalne, powiem wam szczerze. Bo właśnie dzięki temu, że ten silnik jest przygotowany pod te wyższe moce, to mniej się grzeje. Jak się jedzie? Fajnie, przyjemnie, dobrze, elegancko. Otworzyłem czokusiowi lufcik i jak widać korzysta z niego, patrzy sobie przez okienko. No i na pewno więcej jeszcze powietrza mu wpada. No a jak widać nie jest skłonny do wyskakiwania, no więc super. Ula mówi, żeby spojrzeć tutaj z tyłu po lewej. No i w sumie racja. Bardzo ładne widoczki. Teraz tak jakbyśmy cały czas trochę podjeżdżali pod górkę. 15 na godzinę, prawie 80 stopni, wszystko gra. Sorry, że tak przeżywam tą naszą jazdę pod względem stopni Celsjusza w silniku, ale to pierwsza taka wyprawa nasza po takich przewyższeniach. Ponoć, jak się wczytywałem odnośnie tych przeróżnych tras rowerowych, to tutaj mamy dużo przewyższeń, chyba z 2 km łącznie. No i z przyczepką jeszcze jest. No tak, a przyczepce mamy dodatkową wodę, plecak i ogólnie trochę rzeczy. No i sam pies. A ty butak otworzyłeś z przodu? Tak. Aha. Mówiłem o tym na nagraniu. Teraz już w ogóle ma. Tak, nie musi wyskakiwać, a no ten, a sobie podziwia. Jest przypięty, więc raczej nie powinien wyskoczyć, nawet jakby chciał. Ja to mu zazdroszczę. Też bym chciała, że jak tak mnie ktoś woził w przyczepce. Ula zawraca się, bo coś mi wypadło, to mi pomoże przynieść. Ale patrzcie, tam przed nami są takie górki jakby. Nie wiem, czy wy to widzicie, czy nie widzicie. Nie, wy tego nie widzicie. Chociaż może zobaczymy. Jak będziemy bliżej, to może jeszcze raz włączę kamerkę. To o tych górach wam mówiłem. Jedna jest tu, a druga jest za nią. A my sobie jedziemy taką piękną, spokojną drogą. Zobaczcie, jak tutaj śmiesznie. Jest jedna droga, druga, a za nami też jest taka równoległa, drugą drogą. Mega dziwne skrzyżowanie. Tutaj zrobimy sobie przerwę na jedzonko. Na tych schodkach na górze widzę cień. Więc może akurat usiądziemy i odsapniemy. Albo tutaj z boczku gdzieś porzucimy rowery. Zobaczymy.
Ula tutaj próbuje karmić czokusia winogronami, ale coś nie idzie. Idzie, idzie. Tak? Pokaż. Chętny? Nie no, wciąga widocznie tam muszę dwa. Się przekonać. Dwa winogrona widocznie mu tam nie podeszły, ale reszta jak widać równo mu pasuje. Zobacz jak patrzy z nadzieją, że dostanie kolejne. Jednak tam nie wbiliśmy na górę, bo już tutaj w cieniu jest masa komarów, więc no trochę w cieniu jesteśmy, trochę nie w cieniu. A ja idę teraz z psem się przejść tutaj na to skrzyżowanie, co wam pokazywałem, żebyście zobaczyli naprawdę jak ono przekozacko wygląda. Czegoś takiego nie widziałem. Znaczy już raz widziałem, bo wam pokazałem, ale wiecie o co chodzi. Oj, teraz wam na spokojnie wszystko opowiem. Jedziecie sobie taką fajną drogą, dojeżdżacie i tutaj macie połączenie dwóch dróg. Możecie jechać sobie jednak w prawo bądź w lewo, a za wami również jest droga, więc w sumie taka dwupasmówka się robi. Niczym autostrada w jedną i drugą stronę. Ale naprawdę przekozackie skrzyżowanie. I to mało tego, później, o, tam motocyklista przejeżdża, jest ciąg dalszy tego skrzyżowania, więc można jechać już tutaj w lewo bądź w prawo. No się zdziwiłem, kiedy coś takiego zobaczyłem. Przejeżdżamy teraz przez taki wąwóz lasowy. Tutaj możecie go zobaczyć po mojej lewej stronie. Tak wygląda. Zobaczcie, jak super te wszystkie korzenie, te drzewa, no tak wbiły się w niego, tak zakorzeniły. Zakorzeniły korzenie. No, te drzewa się tak zakorzeniły, mimo że są tak jakby przyczepione tutaj do tej ściany. Patrzcie, co się stało, zgubiliśmy czokusia! Jest przypięty, więc raczej nie powinien wyskoczyć, nawet jakby chciał. Tutaj przyczepka nam się jakoś załamała. Od kiedy ty nas goniłeś? Przecież jeszcze w wąwozie był. Ale co? Jak on wypadł? Raczej nie powinien wyskoczyć, nawet jakby chciał. Nie wiem, ja się skupiłam, bo tak tutaj... Ja się skupiłam, bo tak tutaj driftowałam, bo były takie piaski, no i cały czas patrzyłam w ziemię praktycznie. A teraz się już to trochę tak utwardziło i patrzę przed siebie, a tu przyczepka złożona. Ja mówię, gdzie jest Czoko? Myślałam, że ona go przygniotła. I tak mówię, gdzie jest Czoko? Myślałam, że on tam leży. A Tomek tak się patrzy na przyczepkę, tak jest szokowany i za nie mówił. Nic po prostu nie mówi. Ja mówię, serio go nie ma? Odwracam się, a on nas tutaj goni. Boże, chodź, dobrze, że nas goniłeś. O, ale jak to się stało, że ty wypadłeś z niej? Przecież jechaliśmy pomalutku pod tą górkę. 100 stopni. Urwało się. No ale urwało się, czemu on jest w środku? No to swoją drogą jakoś musiał wyskoczyć. Ale kiedy? I jak to wyglądało? Ty byłaś za mną, więc prędzej ciebie można zapytać. Nie, nie widziałam. No. W ogóle, no ale wiesz, jak on by wysiadł, przecież to ja jadąc bym go minęła. No i minęłaś, no bo no przecież tak musiał być. Jeszcze na dole w wąwozie był. Zlał się z piaskiem. O Jeziu, maluszek nasz, myślał, że go zostawiamy, tak? No nic, chodź czokuszu, do przyczepku. W miejscowości Pińczów rozpoczęła się ścieżka pieszo-rowerowa. Jak widzicie, prowadzi wzdłuż takich drzew. No ale ten odcinek był trochę no taki na przejechanie jak najszybciej. Gęstszy ruch samochodowy się zrobił, więc mniej frajdy. No i niestety ruchliwa droga, ciąg dalszy, ścieżka rowerowa prowadzi po drugiej stronie. No dobrze, że się pojawiła ta ścieżka rowerowa, zawsze tak trochę lżej, bardziej komfortowo. Podjęliśmy decyzję, że skracamy naszą pętlę i nie jedziemy do Busko-Zdroju rowerami, tylko już teraz jedziemy, bo w sumie bardzo blisko mamy do naszego teraz samochodu. Zatem uznaliśmy, że skrócimy tą pętlę, no i po prostu wrócimy sobie, przejedziemy ją, tą drugą małą pętelkę do Busko-Zdroju już samochodem. No może nie pętelkę, ale tą trasę, bo potem zamierzemy się przenieść no, na innego campgranda. No tak, zobaczymy, sobie samochodem wybadamy, jak tam to wygląda. A co do temperatur, to jak widzicie teraz mam 75 stopni i powiem wam, że od 100 do 70 to szybko spada temperatura. Natomiast bardzo powoli, tak od 60 do 40, to już rower po prostu musi stać. Początkowo tak trochę się martwiłem, że przy tym obciążeniu, które mam, czyli ja, rower, Czoko, przyczepka, no i jeszcze te górki, tutaj temperatury osiągają około 60-80 stopni, ale nie ma co się martwić. Naprawdę ciężko o to, aby tę temperaturę 100
120 stopni przekroczyć, ponieważ punkt graniczny, jaki udało mu się uzyskać, to 100 stopni, więcej nie przekroczyło. Jak widzicie, nasze miejsce jest za nami, zatem wróciliśmy. Idziemy teraz się przejść Szczokusiem. Tak, wycieczka była taka optymalna, 50 parę kilometrów. No dzięki rowerom elektrycznym, no w sumie za bardzo tego nie odczuliśmy. No ale już trochę mnie plecy bolą, tyłek w tym roku mało jeździłam, więc nie mam za bardzo wprawy. I też nie chciałam się tak zmęczyć, więc mówię do Tomka, że... Nie ma co się forsować. Tak, że jeszcze musimy znaleźć nową miejscówkę, rozbić się, więc też fajnie, żebyśmy nie byli tam jakoś super późno, żebyśmy trochę pokorzystali. Więc no... Teraz pójdziemy przejść się Szczokusiem, podjedziemy sobie samochodem do tego Buźka, żeby zrobić jakieś zakupy spożywcze, no i potem poszukamy jakiejś nowej, fajnej miejscówki. Może zjemy jeszcze coś obiadowego, może coś słodkiego, może jakieś lody, no nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, co tam będzie. Dokładnie tak, ale z tej wycieczki rowerowej, przez to, że sobie skróciliśmy, no to urwaliśmy, nie wiem, z godzinę. No. Coś koło tego. I trochę sił. No, trochę na pewno. Idziemy się przejść Szczokuśkiem. O tobie mowa, z tobą idziemy z Gubonasza. Dobrze się znalazłeś. Bo by nie było z kim się przechodzić. No. Po prawej stronie możecie zobaczyć wspomniany klif, o którym mówiliśmy rano, czy tam wczoraj wieczorem, nie pamiętam. Ale wiecie, o co chodzi. Szczokuś, opowiedz nam swoją historię. Spacerujemy sobie z Szczokusiem. Tomek poszedł trochę szybciej, my zostaliśmy z tyłu, bo Szczokuś coś sobie wąchał. Tak jak teraz. I tak wąchał. Myślałam, nie będą przerywać, może jakieś fajne tu zapachy nowe. Niech ma coś dla siebie z tego wyjazdu. Wącha. W końcu ruszył i idzie do mnie z całą kiełbasą z grilla w pyszczku. Pokaż język. Jeszcze czarny. No, ta kiełbasa także... była taka trochę swajczona, tak? Trochę swajczona, więc prawdopodobnie komuś się swajczyła i ktoś stwierdził, że nie chce ją wyrzucił. A czy jakoś normalnie... Pełno wymierało kiełbaskę, no taki łup. A jak mu powiedziałam, zostaw to, wypluł, porzucił kiełbaskę. Chodź czegoś tędy. No i po kiełbasce. A tyle się wyniuchał, żeby ją znaleźć. Podjechaliśmy pod taką sosnę na Szczudłach. Jak widzicie, jest tu jakaś wycieczka, więc nie będziemy podchodzić, tak sobie tylko zerknęliśmy. No i jedziemy dalej. My na naszej podróży poślubnej w Buzko-Zdroju. Tak. Obniżamy średnią wieku. Jest dużo osób starszych, no bo tu jest jakieś to uzdrowisko, tężnie. No. Także. Dzieje się. My siedzimy na ławce jako osoby, które nie mają się gdzie podzieć, bo w sumie tak jest. Zrobiliśmy zakupy w Biedronce, która jest za nami. No i akurat tu była taka fajna ławeczka w cieniu, więc postanowiliśmy od razu sobie zjeść. Jest przyjemnie, bardzo cieplutko, ale w cieniu właśnie przyjemnie. Piesek sobie leży pod ławką, zaraz może jeszcze pójdziemy się z nim przejść w ramach popołudniowego spaceru, bo tutaj mamy taką, można powiedzieć, promenadę w jedną stronę i w drugą. Także tak to wygląda, dużo ludzi spaceruje, trochę rowerów, jakiś hulajnok, także jest fajnie. No i potem będziemy się kierować już na jakąś nową miejscówkę. Tak, będziemy szukać noclegu gdzieś w okolicach rzeki Nidy. I siedzimy tu z naszymi torbami z Biedronki. Fajnie tu wyglądają te pola tak pod górę i takie wydzielone prostokąciki. No i jedziemy taką drogą. Czy ona doprowadzi nas do jakiejś fajnej miejscówki? Mamy taką nadzieję. No i aby była wolna. No dobra, jesteśmy. Udało nam się znaleźć fajną miejscówkę. Tomek zaczyna rozkładać przedsionek i potem jak już się rozłożymy, to wam pokażemy, jak to wygląda. I wydaje mi się, że tu będzie bardzo fajnie, tak kameralnie, no mam nadzieję. Musimy trochę ogarnąć w samochodzie, bo panuje tutaj niezły chaos. Ta wycieczka jest taka, no, dosyć na szybko organizowana, ten wyjazd, więc nie było dużo czasu na przygotowania. Ale to nic, zaraz to wszystko ogarniemy i będzie spoko. No dobra, chyba jedynym wyjściem na dzisiejszą kąpiel jest wykąpać się w rzece Nida. Tutaj jesteśmy nad nią rozbici, tak wygląda nasza miejscówka. Przedsionek i samochód. Pies na razie czeka w samochodzie. Musimy się wykąpać, bo po tym upale, po kremie z filtrem, to nie ma innego wyjścia. Więc chyba tak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że komary nas nie zjedzą. I taka piękna kąpiel o zachodzie słońca. Tak, wykąpani. Było spoko, trochę zimno, ale najgorsze to... cenzurę mi tu musimy zrobić. Ale najgorsze to te komary, bo wszystko byłoby spoko, gdyby te komary nas nie obsiadały. Więc wychodzimy szybko, idziemy do przedsionka się zamknąć moskitierami. Ale zobaczcie ten zachód słońca, bomba, co? My już wykąpani, przebrani, także jest fajnie, przyjemnie. No jest mega dużo komarów. Już dawno na żadnym biwaku nie doskwierały nam tak komary. No tutaj jest
nie wiem, czy jakiś po prostu akurat w takim czasie trafiliśmy, czy ten rejon tak ma. To jest bardzo dużo komarów i dobrze, że jest właśnie przedsionek, bo mamy te moskitiery pozasłaniane, ale drzwi otwarte. Spiekaliśmy tutaj trucizną na komary i mamy przyjemnie, natomiast no, całe roje latają wokół przedsionka. Konkretnie jest. Ja to w ogóle jestem najlepsza, bo zapomniałam, że mamy ten przedsionek i mówię do Tomka, co my będziemy robić? Siedzieć w samochodzie cały wieczór, czy co? Szalona przecież ura. On nam nie da dłużyć, jak sobie tak usiądziemy po prostu przy stoliku. No Tomek mówi, ja się nie martwię, bo mamy przedsionek. No i w sumie racja. Także siedzimy sobie, szykujemy się do kolacji. Już tutaj Tomek popodłączał akumulatory od rowerów, tak? Tak? Znaczy w sensie baterie od rowerów do akumulatorów. Tak, żeby się ładowały. Za pomocą przetwornicy. Ja natomiast przyszykowałam tu jakieś rzeczy do jedzenia i będziemy sobie jeszcze coś jeść, bo tam pod Biedronką to taki był, no taki mikroobiad można powiedzieć. Teraz będzie kolacja. Potem przejdziemy się na szybki spacer z Czoko, ale pewnie bardzo szybki, żeby właśnie nas nie pogryzły, chociaż już i tak jesteśmy po tej dobie pogryzieni bardzo. No i będziemy sobie siedzieć i odpoczywać. No, fajnie tu, ładnie tu. Pokażę wam, jaki mamy widok. Tutaj przez to okienko widzimy rzekę Nidę i tutaj jej drugą część przez nasze drzwi, a raczej przez to wielkie okno otwierane. To jest ogólnie park krajobrazowy, znajdujemy się na jego terenie. Internet nas nastraszył jakiś czas temu, że na terenach parku krajobrazowego nie można biwakować. Natomiast zgłębiliśmy ten temat i ja doczytałam, że nie ma chyba żadnych przepisów regulujących właśnie biwakowanie na terenie parku krajobrazowego. Chyba mogą być jakieś takie wewnętrzne regulaminy parków krajobrazowych, jakichś tam danych parków krajobrazowych. Natomiast tutaj o tym nad Nidziańskim nie było nic napisane, więc sobie biwakujemy. Nie ma tu żywego ducha, więc chyba nikomu to nie będzie przeszkadzało. Ogólnie doczytaliśmy się, że poza parkami krajobrazowymi, to znaczy w parkach krajobrazowych, są rezerwaty przyrody i chyba coś jeszcze. Jakieś pomniki przyrody, że na terenie parku krajobrazowego mogą być pomniki przyrody lub rezerwaty przyrody. No i tam już nie wolno na 100% biwakować. Tak, bo tam obowiązują takie przepisy jak w parkach narodowych, a tam nie można. Natomiast w parkach krajobrazowych raczej nie ma, także myślę, że spoko, tak jak mówiłam, nie ma tu żywego ducha, więc... No, ogólnie należy być jak to w naturze, po prostu kulturalnym. Nie zachowywać się głośno, nie zostawić po sobie śmieci przede wszystkim i będzie dobrze. Aczkolwiek tutaj w tle słyszymy taki lekki szum, a to jest chyba taka wielka hala produkcyjna tutaj w okolicy. Jeszcze nie wiem, co produkuje, pewnie sprawdzę. No ale niesie się to na kilka kilometrów. Tak, bo wczoraj byliśmy przy tym zalewie Gatki i to było słychać, a tu myśleliśmy, że byliśmy w sumie pewni, że tutaj nie będzie słychać, a też słychać ten szum. Nie jest jakieś mocno uciążliwe, aczkolwiek no coś tam w tle szumi. No, a jesteśmy w łonie natury, więc fajnie byłoby słyszeć tylko cykady i inne takie jakieś... No, to taka jedyna wada tego miejsca. No dobra, jesteśmy tu tylko na weekend. Gdybyśmy mieli tu spędzić 2 tygodnie, to byłoby dużo. No tak.